Witaj się. Lili. No jaj, jaj. Aj, jaj, jaj. Aj, jaj, jaj. Jak możecie zobaczyć, ja przełożyłam ten kalendarz z komody, bo źle to jednak wyglądało. I oczywiście pora otworzyć trójeczkę. Zaraz zobaczymy, co się będzie kryło dzisiaj w trójeczce. Dzisiaj było mydełko korzenne, wiecie jak pięknie pachnie takimi świętami, naprawdę super. Mydełko jest z mydlarni u Franciszka. Chciałam Wam pokazać, bo dostałam wczoraj, tak naprawdę je odebrałam, dwie paczki, już Wam nie pokazywałam. Jedna jest od Miss Sporty i o niej nie wiedziałam, to taka paczka niespodzianka. Jest tutaj 12 tych nowych pomadek ich, lakier, tusz do rzęs i jakiś liner. I tak myślę, że za chwilę przetestujemy te wszystkie kolorki, zobaczymy, które są najładniejsze. A o tej paczuszce wiedziałam, to jest paczka z Rimmela. I tutaj mamy ich nowości, paletkę cieni. Do brwi cienie i taka maskara. Także myślę, że niedługo nagram bardzo fajny filmik. I tutaj są wszystkie te pomadki. To są te nowe Wonder Smooth i tak myślę, że będę robiła Wam swatche na ręku i będę Wam właśnie pokazywała, jak one wyglądają. Co Wy na to? Pierwszy numerek to 100. Wygląda on tak, jest przepiękny, taki delikatny, naprawdę super. Kolejny 101 i on jest bardzo podobny, tylko tak delikatnie ciemniejszy, też bardzo ładny. 102 i on jest już bardziej taki różowy. 200. I ten jest już taki mega baby pink. 201. I ten jest po prostu przepiękny. Jak możecie zobaczyć, naprawdę śliczny. 202. Ten jest też cudowny, bardzo podobne kolory, tylko ten jest jaśniejszy i bardziej różowy. 203. Fajny to ten. I to jest piękna, klasyczna czerwień. Ona tutaj chyba wygląda w kamerze jak pomarańcz, ale musicie mi zaufać na słowo. 301. Piękna, taka ciemna czerwień. Też po prostu cudowna. 302. Taki bardziej brąz. I ostatnia, 401. Ona w ten sposób. I ja pójdę teraz może, o tak, do światła i Wam wszystkie pokażę. Tu są te najjaśniejsze i one schodzą do najciemniejszych. Naprawdę są super. Dziękuję mi, Sporty. A teraz pora na make-up. Teraz już mogę się Wam pokazać. I chcę Wam powiedzieć, że po prostu wiem, że nie wyglądam fajnie dzisiaj. Zrobiłam taki szybki makijaż, tak naprawdę pomalowałam oczy, brwi i usta. Ale powiem Wam, że tak się źle czuję. Ostatnio byłam chora i chyba się nie doleczyłam. I wyskoczył mi tutaj węzeł chłonny i powiem Wam, że nie mogę go dotknąć. Obawiam się, że będę musiała jeszcze dzisiaj pojechać na pogotowie, jak mi to nie przejdzie. Bo po prostu jak dotykam, to jest taki ból. Także szyję też za bardzo nie mogę ruszyć. Także zaczynam się trochę bać, że to jakieś powikłanie po chorobie, także... Chyba wolę pojechać na pogotowie i upewnić się, że wszystko jest ok, albo że wszystko nie jest ok, niż tak żyć w niepewności. I jeszcze otworzymy kalendarz adwentowy z czekoladkami, bo o tym zapomniałam. Także otwieramy. I dzisiaj również jest kwiatuszek. Niestety, bardzo bym tego nie chciała, ale muszę wyjść na chwilę do sklepu, bo niestety Daniela nie ma. Tak to by mi poszedł, a on jest w pracy, więc muszę to zrobić sama. Ale tak szybko pójdę, żeby jak najszybciej wracać, żeby gorzej się nie załatwić. I jak wrócę, to się do Was odezwę. Ja właśnie wróciłam do domu. Jak możecie zobaczyć, tutaj ktoś się chce ze mną poprzytulać mocno i do mnie przyszedł. I je moje włosy. Lili! Chciałam Wam powiedzieć, że za chwilę jadę na to pogotowie, bo po prostu już nie wytrzymuję, tak mnie ta szyja boli. Ale nie martwcie się, nawet jakbym miała siedzieć w domu, chorować, to i tak te vlogmasy będę dla Was nagrywała. Może nie będą takie ciekawe, interesujące i fajne, ale będę się starała robić co w mojej mocy.
I chciałam Wam bardzo, ale to bardzo podziękować za te wszystkie miłe słowa, które mi napisaliście pod filmikami. Jesteście po prostu najlepsi. Mua, buziaki. Wracając do tej paczki z Rimmela, to właśnie otwierałam te cienie. I powiem Wam, że jestem mile zaskoczona, bo w środku jest lustereczko. Naprawdę. I są piękne kolory. I w ogóle przyszło to tak ładnie zapakowane. Czekajcie, jak to się nazywa? Spaghetti? Nie. Konfetti. Konfetti, takie czerwone, takie naprawdę świąteczne pudełeczko. Bardzo mi się podoba. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że biorę udział w tym takim kalendarzu adwentowym na Instagramie, który zorganizowała Angelika Mucha. I codziennie dodaję jakieś zdjęcia. Codziennie jest jakieś hasło. Dzisiaj akurat było sweter. I dodałam takie zdjęcie. I mam nadzieję, że też w tym wytrwam. Trzymajcie za mnie kciuki. I może powiedzcie, może ktoś też z Was bierze udział, także piszcie na dole. Te moje vlogi nie są zbyt długie. Jeśli wolicie długie vlogi, to mogę łączyć te na przykład z 3 dni. Ale powiem Wam, że one będą dłuższe, jak będę miała wolne. Dzisiaj na przykład mam na 15 do pracy. A jeszcze tak jak mówię, muszę jechać na pogotowie, także już się zacznę zaraz pakować. I przyjedzie po mnie mama i zawiezie mnie na to pogotowie, bo powiem Wam szczerze, że nawet nie mam auta, bo Daniel, tak jak mówiłam, jest w pracy i pojechał autem do pracy, a nie chce aż tyle iść piechotką, bo nie chce się bardziej załatwić, nie chce bardziej zachorować. I powiem Wam, że po prostu czuję się, jakbym miała świnkę, a świnkę już miałam, także nie wiem, ciekawe, co mi lekarz powie. Trzymajcie za mnie kciuki, mam nadzieję, że jutro już będzie lepiej. Dzisiaj miałam właśnie oddawać mieszkanie takimi świątecznymi oddóbkami, ale niestety nie dam rady, także mam nadzieję, że mi to wybaczycie i widzimy się jutro. Pa, pa!